tytuł, który ma sugerować to, jakim zagrożeniem jest internet, nie w takiej postaci może bezpośredniej, zagrożenia naszych danych, zagrożenia zdrowia itd., itd., ale pośrednie to zagrożenie ma charakter bardzo powszechny i warto zwrócić uwagę na to, co stało się w momencie, kiedy pojawiło się medium, które ma charakter absolutnie dwustronny, czyli istnieje możliwość odpowiedzi na to, co się pojawia. Ta możliwość odpowiedzi ma każdy, skutkiem czego coś się ziściło. Powiedzenie, że przez wiele lat uważano, że nieograniczone rzesze małp pracujących przy niezliczonej liczbie maszyn do pisania będą w stanie odtworzyć geniusz Szekspira. Dziś dzięki internetowi wiemy, że to niemożliwe. W zasadzie można by powiedzieć, że Szekspira nikt nie odtworzył. Nikt nie stworzył też jemu niczego podobnego przez przypadek. Ale poziom absurdu, który pojawia się na forach internetowych uważanych za bardzo wiarygodne źródła informacji, jest przerażający, a jednocześnie daje do myślenia i takim czynnikiem jest, który może wzbudzać refleksję nad tym, gdzie szukamy informacji i czy tak naprawdę ta pierwsza strona, która nam wyskoczy, jest najlepsza. Prawdą jest, że Andrew Keen, który napisał książkę Kult amatora, za którą został okrzyknięty właściwie na dobrą sprawę skandalistą, z uwagi na to, że niektórzy uznali, że jest ona przełomem w postrzeganiu internetu i nie uznali, że jest ona największym przeciwnikiem rozwoju. Ponieważ powiedział on, pod tytuł mówię o tym, jak internet niszczy naszą kulturę. Keen twierdził, że to jest możliwe akurat. Z tym, że nie odnosił tego do Szekspira, tylko do różnych innych rzeczy. I teraz gdybyśmy mieli sobie spojrzeć na internet jako specyficzne medium, to zacząć trzeba od tego, że jest to medium aktywne, czyli wypowiadają się wszyscy. Ludzie czytają komentarze, niektórzy je piszą tylko po to, żeby napisać, inni piszą tylko po to, żeby zmniejszyć swoją frustrację, inni piszą tylko dlatego, że chcą gdzieś zaistnieć. Czyli mamy komunikat dwustronny. W radiu tego nie ma. Możemy zadzwonić do radia, ale ile osób dzwoni do radia? Możemy zadzwonić do telewizji, ale mało osób dzwoni do telewizji, napisać do prasy. Zdecydowana większość czytelników tego nie robi. Czy też odbiorców, telewizorów, radiosłuchaczy. W przypadku internetu to jest chwila. Pisze i jest. Czy to ma jakieś skutki? Często ma. Zwłaszcza w zakresie dziedziny, o której będę chciał tutaj powiedzieć najwięcej. Czyli dziedziny autodiagnostyki. Ludzie szukają informacji na temat tego, co im jest. Czy są chorzy, co im dolega, jak można się zbadać. I kiedy trafią na stronę internetową, która udzieli im tej odpowiedzi, nie szukają jej już dalej u specjalistów. W odróżnieniu od tego, o czym przedtem tutaj panowie mówili, to nie jest problematyczne z prawnego punktu widzenia. Nie ma tutaj żadnej kontrowersji. Bo wolno. Tylko co z tym dalej zrobią? Najczęściej niestety nie robią nic. Bardzo istotnym problemem, który rozwinę jeszcze troszeczkę, jest, tak naprawdę nie jest się anonimowym w internecie. Ale generalnie większość osób ma takie przekonanie, że jest to pierwsze. A po drugie, jest też małe prawdopodobieństwo, że ta anonimowość zostanie odkryta. Znaczy, że ta tożsamość zostanie odkryta, a anonimowość pozostaje, zostanie obnażona. Dodatkowo specjaliści i amatorzy, czyli wypowiedzi ludzi, którzy rzeczywiście mają coś do powiedzenia w danej dziedzinie i ci, którzy mówią to, co akurat im przyszło do głowy, tak samo jest na równych prawach traktowane są ich wypowiedzi, ponieważ my nie wiemy, kto tam jest. Niekoniecznie obecnie łatwiej znaleźć profesjonalną poradę. Otóż dlatego, że często profesjonalne porady są długie, skomplikowane, język jest nie taki, nie, trudny do przebrnięcia. Dużo łatwiej jest więc otworzyć sobie taką stronę, gdzie porada jest prosta. A porada często jest prosta dlatego, że ktoś bazuje wyłącznie na własnym doświadczeniu. Ktoś pisze, mam takie i takie objawy, na to uzyskuję odpowiedź, ale jest ci to i to. Świetna odpowiedź. Może spowodować różne sytuacje. Łącznie z depresją i lękami.
Punkt widzenia, który przyjąłem, czyli punkt widzenia rozpatrzenia tego na podstawie forów psychologicznych, jest nieprzypadkowy, ponieważ jest to mój zawód. A tak naprawdę dotyczy to bardzo wielu dziedzin. Anonimowość. Po pierwsze, nie ma odpowiedzialności. Przynajmniej tak się wydaje, że nie ma żadnej odpowiedzialności za to, co napiszemy, więc można napisać wszystko. Konsekwencji takoż nie ma. Nie trzeba się zastanawiać nad formułowaniem sądów. Cyberprzemoc jest tutaj oczywistością. Mówimy tutaj o przemocy słownej, werbalnej, tej takiej najbardziej dostępnej, którą bardzo łatwo sobie wdrożyć, na przykład wyładowując frustrację spowodowane czymkolwiek. Żeby się przyjrzeć temu, jak anonimowość bardzo sprzyja zachowaniom antyspołecznym, negatywnym, agresywnym, wystarczy zadać sobie pytanie. I to ludziom, którzy nie są zaburzeni, co byśmy zrobili z czasem 24 godzin niewidzialności? Jeżeli każdy z nas sobie wyobrazi, że przez 24 godziny jest niewidzialny, to nie będzie robić nic dobrego, bo to może zrobić, jak jest widzialny. Szkoda czasu. Więc przez te 24 godziny trzeba zrobić coś innego. I były na ten temat badania. Zachowania te były antyspołeczne, w najgorszym razie przestępcze. To były badania grupy amerykańskich psychologów społecznych. I pomimo tego, że moralność jednostki, mówi się, że się rozwija, że osoba dorosła już ma pewnego rodzaju wewnętrzną kontrolę swoich moralnych zachowań, to wiadomo, że nie każdy, bo gdyby tak było, to bylibyśmy w raju na ziemi, a nie jesteśmy. W związku z powyższym anonimowość sprzyja wszelkiego rodzaju zachowaniom negatywnym, antyspołecznym. Te badania na temat niewidzialności były prowadzone w grupie przestępców i w grupie kontrolnej. Poziom zachowań antyspołecznych był zbliżony. Tylko że w grupie przestępczej było więcej przestępstw. Ot i wszystko. 24 godziny niewidzialności. I nikt by nie zrobił nic dobrego. Na forum łatwo zaistnieć. Wystarczy się zalogować, już jestem, a czasami po prostu napisać. To jest bardzo proste. Możemy sobie nawet założyć własne. To też nie jest specjalnie skomplikowane. No i te poszukiwania są proste. Wpisujemy zapytanie i otrzymujemy odpowiedź. Kto jej udziela? Ktokolwiek. Tak naprawdę. Bo miał podobne doświadczenia, tylko że każdy przypadek jest inny. I w kontekście zdrowia psychicznego na przykład, czyli tej mojej działki, są to bardzo niebezpieczne odpowiedzi. A zaraz jeszcze sobie powiemy dlaczego. Oczywiście bardzo istotne jest tutaj pozycjonowanie stron. Ponieważ tak jak mówiłem, te, które są najpopularniejsze, wyskakują jako pierwsze. No, oczywiście poza płatnymi pozycjonowaniami, ale to jest jakby oczywistym, że jeżeli poszukujemy informacji, już nawet mówimy o informacjach, już nawet zostawmy tę diagnozę na chwilę. To nam wyjdzie Wikipedia. Wiarygodność Wikipedii jest różna, tak naprawdę. Sam znam kilka faktów, które są sprzeczne z Wikipedią, niemniej ludzie uważają, że Wikipedia jest ważniejsza niż fakty. W większości przypadków. Brak refleksji, komunikat dwustronny. Jak to się dzieje? Otóż, wyobraźmy sobie, że ktoś nam chce coś sprzedać. Nie wiem. Urządzenie do przerzucania slajdów. I mówi tak, to jest bardzo dobre urządzenie. Kosztuje niewiele, jest bardzo wydajne. Działa, proszę zobaczyć. O, działa. Super. I przedstawia tylko i wyłącznie argumenty za, to sami generujemy sobie argumenty przeciw. Zadajemy sobie pytania, gdzie jest haczyk? Natomiast jeżeli ktoś nam powie tak, nie jest to może tanie, ale jakie efektywne i działa. Wówczas nie poszukujemy już argumentów, bo mamy je podane. To samo dotyczy forum. Jeżeli na forum ktoś się wypowie w sposób pozornie obiektywny, już nie szukamy kontrargumentów, bo to jest w naturze naszej. Człowiek nie szuka kontrargumentów, jeżeli ma je podane. To jest bardzo niebezpieczne zagranie, które też się czasami odbywa na forach. Wartości o poszukiwanie rozwiązań. Bardzo istotnym czynnikiem, gdzie poszukujemy rozwiązań, jest oczywiście wszystko, co ma jakąś wartość. Wartością może być na przykład zdrowie. Oczywiście w zależności od wieku, bo tutaj badania dowodzą, że zdrowie zaczyna być wartością trochę później się człowiek rodzi, a potem przestaje nim być troszeczkę zanim człowiek dojdzie do okresu starości, znaczy jego wartość maleje niestety. Niemniej
tak czy owak ludzie poszukują informacji na temat na przykład swojego zdrowia, w tym zdrowia psychicznego. I teraz tak, jest to naturalne, a najłatwiej znaleźć w internecie. Stąd też żart dr Google, zresztą taki referat słyszałem na jednej konferencji. Dr Google radzi, tam były rady też na przykład takie, że żeby hartować dziecko, trzeba wkładać jego ubranie do lodówki, a następnie je w te ubrania ubierać. Oczywiście nie polecam nikomu. Albo żeby zapobiec różnego rodzaju infekcjom uszu, należy kapać woskiem ze świecy. To były przykłady, które tam się pojawiły. Niestety w kategorii zdrowia do internetu odsyłają niekiedy lekarze. Nie chcę nic mówić o kolegach z Uniwersytetu Medycznego źle, bo jest to moje, też tam również pracuję. I tam bardzo wielu jest lekarzy i wielu z nich to oczywiście fantastyczni specjaliści. Niemniej jeden, nazwiska nie będę podawał, chociaż miał wielką ochotę, miał w zwyczaju mówić pacjentom, że są niewyedukowani, że powinni przynajmniej w Google wpisać. No to niech wpiszą. I okaże się, że trzeba zamrażać ubrania dla dzieci. Ot i właśnie źródło informacji jako internet. A tutaj specjalista odwołuje się do amatorów. Do tego doszło. Nie, że amatorzy odwołują się do specjalistów. Specjalista odwołuje się do amatorów. Widzimy absurdalność tego. To jest niedorzeczne. I tak, zarówno w zakresie banalnych, jak i istotnych rzeczy bardzo łatwo jest w internecie znaleźć lęk. Załóżmy, że ktoś mówi, ale mnie boli gardło i mam chrypkę. Wpisuję i się dowiaduję, że mam ciężką chorobę. Pomijmy nazwę, ale wiemy, o czym mówimy. Generalnie chodzi o to, że tego typu poszukiwania rzadko prowadzą nas do uspokojenia. Informacja jest powszechnie dostępna, właściwie jest dla każdego. Każdy sobie może przeczytać i to z tego, że jest odrębnym przypadkiem, skoro informacja jest dla wszystkich, taka sama. Amatorzy pomagają, wspierają się w tym momencie niekiedy w wzmocnieniu lęku, w sianiu paniki, no i w błędach, przede wszystkim w błędach. Do tych błędów jeszcze dojdziemy, bo chciałbym parę przykładów podać. A to, że szukamy, pewnie, że to normalne. Poszukiwanie informacji i pomocy w zakresie zdrowia w internecie. Strony poświęcone określonym tematom wraz z narzędziami diagnostycznymi. No na przykład psychologiczne, poradnictwo i fora dyskusyjne. Jeżeli weźmiemy sobie strony takie, które są poświęcone typowo określonym problemom, czyli na przykład test. Czy jestem uzależniony od czegoś tam? Można sobie zrobić test, jest to pierwszy sygnał dla kogoś, że być może warto coś z tym zrobić. Tylko że problem polega na tym, że czasami już dalej nic nie robi. Uważa, że coś zrobi właśnie. Zdiagnozował się i jest okej, wszystko. Najważniejsze, że wiem, to teraz muszę wiem, z czym walczyć. Czasem to tak naprawdę powinien być krok pierwszy. Jest to cenne, bo czasami być może nigdy by takiej pomocy nie poszukali. Może by nigdy z banalnych powodów. Brak czasu, lęk. A w internecie łatwo, no wpisuję, robię test, no mam problem. Że tak naprawdę to powinien być krok, jedynie krok pierwszy. Tak naprawdę jest tak, że narzędzia, nawet standaryzowane, są dostępne, tylko że nawet jeżeli one są standaryzowane, zwalidowane, czyli są to narzędzia profesjonalne, które powinny diagnozować określone problemy, to mimo wszystko nie jest prawdą, że mają one jakby wartość ostateczną. To możemy sobie zostawić. Natomiast jeżeli chodzi o poradnictwo, to jest tutaj troszeczkę inna sytuacja. Tutaj się korzysta z porad osób będących profesjonalistami. No, niektórzy nawet robią sesje terapeutyczne przez Skype'a na przykład. Czyli jest to możliwe, ale generalnie korzysta się z tego typu pomocy. Ja akurat nie robię tego. Terapeutyzując nie robię sesji przez Skype'a. Ale nie potępiam, to znaczy to zależy od modelu pracy, to jakby nie oceniam. Niemniej, tutaj nie mamy już mowy o autodiagnozie, ale niebezpieczeństwo jest inne. Czasami jest tak, że poradnictwo ma charakter tylko pisemny. To dobrze, że jest. Dobrze, że jest. Tylko, że bez obserwacji choćby całego pakietu naszych komunikatów niewerbalnych, te przecież są zasadnicze. Drobiazgów, detali. Samo sformułowanie pytania jest bardzo istotne.
Jeżeli się na przykład zapytuje, no u nas tego modelu nie ma, ale w Niemczech się bardzo dużą wagę przywiązuje na przykład do zdrobnień. Czyli jaki jest Pana ulubiony napój? I ktoś, powiedzmy, odpowie winko. Jeżeli użyje zdrobnienia, to darzy je jakąś emocją. Więc jest to asumpt do tego, żeby zadać sobie pytanie, dlaczego je tak lubi. To są takie zagrania, o których za dużo nawet nie powinienem mówić, prawdę mówiąc. Niemniej tych wszystkich detali i drobiazgów w takiej odpowiedzi pisanej no nie będzie. Właściwie już powiedziałem. Aha, może istotne jest to, że niebezpieczeństwo, jakie wiąże się z tego typu usługami, leży przede wszystkim po stronie osób z nich korzystających. To padło takie zdanie, że komputery nie są groźne, tylko to, jak się z nich korzysta. W zasadzie, same w sobie. To prawda. To prawda. I tak samo tego rodzaju usługi są cenne, tylko trzeba pamiętać, czemu służą i jakie są ich ograniczenia. Ograniczenia są bardzo poważne. I teraz parę przykładów bym chciał podać, ale jeszcze zanim to temat główny, czyli fora. Fora to jest moje ulubione miejsce, jeżeli chodzi o ten temat, którym się zajmuję od jakiegoś czasu. Bo tutaj też się korzysta z pomocy osób trzecich, tylko że takich, które wiedzą tyle samo. Czyli równie dobrze można by zapytać osobę, która siedzi obok. Słuchaj, mam tak i tak. Co myślisz? A ona nie wiadomo, co by odpowiedziała. Ponieważ myśli wyłącznie, tylko i wyłącznie, kategoriami własnego przeżycia, indywidualnego. To samo zrobi użytkownik forum. Odpowie na własnym przykładzie. Czy to źle? Nie, to normalne. Tylko, że on wcale nie musi w tym momencie być w żaden sposób wiarygodny dla nas. Ta odpowiedź nie musi być wiarygodna dla nas, może być zupełnie, kompletnie bezużyteczna. Kompletnie bezużyteczna. Czyli bazując jedynie na własnym przykładzie, albo też na zupełnie informacjach niepełnych, bo to nie są profesjonaliści. Profesjonaliści odzywają się na forach. Czasami są moderatorzy forów. Obecnie fora pełnią rolę czegoś takiego, co kiedyś spełniały grupy wsparcia. Grupa wsparcia z założenia była grupą osób wzajemnie się wspierających, niekoniecznie przy pomocy profesjonalisty. Nierzadko był taki moderator, ale nie musiało go być. Ale było to spotkanie osobiste. Nie było tego elementu indywidualności, znaczy anonimowości, co powodowało, że mimo wszystko ludzie bardziej zastanawiali się nad tym, co sobie poradzą. Wsparcie na forach ma dwojaki charakter, emocjonalny i informacyjny. Informacyjny jest prosty, jeżeli ktoś coś wie. Czyli pytam, dostaję odpowiedź. Emocjonalny, tutaj raczej chodzi bardziej o poczucie tego, że jest więcej osób z podobnym problemem i tak dalej, i tak dalej. To już dużo daje. I na razie tak mówię, jakby to wszystko było dobre, bo staram się stworzyć obiektywny obraz tego zjawiska. Obiektywny w sensie takim, że są plusy. Jest anonimowa, jest niemoderowana, jest anonimowość. Można pisać wszystko, co chcemy. A jeżeli piszemy, co chcemy, to nie musimy się aż tak zastanawiać. Prawda jest też taka, to jest przykład. Mam już prawie 16 lat, myślę, że mam zaburzenie borderline. To jest takie zaburzenie, które zwykle się diagnozuje w okresie adolescencji. No to nie będziemy psychologizować, ale jest coś takiego. Praktycznie jestem o tym przekonany. Poważne zaburzenie, które wymaga długoletniej terapii. I odpowiedź w tym momencie może być taka, że ktoś ją o tym przekonuje, potwierdza. Są określone przesłanki, są kryteria diagnostyczne. Profesjonalistom zajmuje to mnóstwo czasu, a to cykl. Poczytałem forum, już wiem, co mam. Ktoś mnie jeszcze potwierdza, bo ma to dłużej, więc z całą pewnością mamy rację. I refleksja taka, czy może ewentualnie na przykład nie mamy racji, jest możliwa, ale następuje tylko czasami. To jest też takie potwierdzenie niepokojów. Czyli utwierdzam się, że coś mi jest, a wcale mi nie jest. Tylko, że akurat tak się złożyło, że wszedłem na forum, gdzie mi to całkowicie potwierdzono. No i teraz kwestia testów. Czyli pirackie narzędzia psychologiczne. Polskie Towarzystwo Psychologiczne bardzo strzeże swoich narzędzi, żeby je nabyć. Konieczne jest przedstawienie im dyplomu psychologa, przynajmniej niektórych. U niektórych wystarczy, że się specjalistą wykształconym w innych dziedzin, w tym medycznych nauk i nauk społecznych głównie.
edukacyjnych też. A tutaj wypływają, ludzie się dzielą kluczami. Co zlikwidują, to wypływają. No i potem, bez przygotowania, bezrefleksyjnie, dokonuje się analizy na podstawie testów. I to już jest jeszcze większe potwierdzenie słuszności. Przecież to są profesjonalne narzędzia. Właśnie profesjonalnym narzędziem się posłużyłem, zdiagnozowałem u siebie to i owo. W związku z powyższym, żyć się nie chce, skoro ma się tyle chorób. Tylko, że do tego, żeby zinterpretować tego typu narzędzia, trzeba mieć przygotowanie. I to jest wielki błąd, że to się tak powszechnie dzieje. Bez uprawnień kiedyś bardzo rzeczywiście było trudno to kupić, a tymczasem sobie rozmawiają o tak. Zrobiłem sobie ten test, nie umiem zinterpretować i odczytać wyników. Czy podjąłby się ktoś tej interpretacji? Pyta kolegów z forum. Sami profesjonaliści, prawda? Może akurat ktoś się podejmie, będzie miał chwilę czasu. Może się ktoś na tym zna, przysłałbym odpowiedzi na e-mail. Na pytanie, skąd użytkowniczka ma dostęp? Hej z netu, z chomików. Proszę bardzo, jak strzeżone testy są pilnie. Dalej. Inne forum. Czy może ktoś, kto tutaj zagląda, ma udostępnić test zeskanowany? Może wiecie, gdzie go można zdobyć w necie? W księgarniach nie ma. Potrzebuję, dzięki. No nie ma w księgarniach, bo trzeba kupić od PLTP-u. No ale jakoś w internecie, myślę, że jakaś dobra dusza na pewno pomogła. Tutaj akurat była mowa o teście MMPI. To jest test nieco podobny do bardziej znanego multiselectu. Tutaj niektórzy na pewno multiselect muszą znać. To jest taki test, który diagnozuje bardzo poważne zaburzenia. To jest test kliniczny. No ale ktoś potrzebował, to sobie z chomików na pewno mógł próbować przynajmniej znaleźć. Ale pojawiają się wprawdzie odpowiedzi takie tak. Skoro go możesz zinterpretować, ktoś anonimowy, niekoniecznie kompetentny z forum, to może warto spróbować samemu. Kiepska rada, no ale lepsza niż żeby to zrobił ktoś, kto w ogóle nie zna tej osoby. Chociaż autodiagnoza jest zwykle biegunowo odległa od diagnozy profesjonalnej. Ja pozostawiam pole do popisu mojej pani terapeutce, proszę. Tego testu w sieci nie znajdziesz, nie udostępnił ci go prawdopodobnie też nikt. Mają do niego dostęp tylko psycholodzy i podawanie go osobom postronnym jest sprzeciwne z etyką ich zawodu. Ale sama możliwość, że takowa w ogóle istnieje, jest zjawiskiem niepokojącym. Teraz tak. Jeżeli mielibyśmy podsumować, to chciałbym podsumować to w ten sposób. Jak proszę studentów, żeby napisali pracę, zawsze mówię, żeby korzystać z internetu, jeśli chcą, bo wolno. Bo dlaczego nie? Są tam artykuły naukowe, profesjonalne źródła informacji. Czemu nie? Tylko po pierwsze, no oczywiście pomijając taki warunek, żeby to nie było kopiuj i wklej, zawsze mówię, żeby bierzecie państwo ewentualne błędy na siebie. Korzystając z tego, co się tam pojawia, bierzcie państwo również na siebie ryzyko takowe, że coś będzie nie tak. No ale to już ryzyko korzystania z internetu bez refleksji własnej. Dlatego nawet jeżeli tak jest prościej, bo tak jak mówiłem, kiedy mamy wszystko podane, to nie chce się myśleć. Mimo wszystko trzeba próbować. Wiem, że nie ma czasu, ludzie są zmęczeni, ale pamiętajmy, że to, co jest najprościej podane, nie musi być dobre. Dziękuję bardzo.